Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na ćwiczenia z użyciem piłki. Tak jak widzicie, już czeka gotowa. Będą to ćwiczenia na wzmacnianie nóg, szczególnie tylnej części uda, pośladków i odcinka lędźwiowego. Przygotujcie sobie piłkę. Moja piłka to rozmiar 65 i zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. W leżeniu na plecach na piłce kładziemy się do takiej pozycji, aby biodra i odcinek lędźwiowy były poza piłką. I teraz przy wdechu obniżam biodra, przy wydechu ściągamy mięśnie pośladków. Wdech i wydech. Przy unoszeniu pośladków możecie swobodnie opuścić głowę. Wdech i wydech. Pamiętajcie, aby mocno pracować mięśniami pośladków. Osoby z lordozą, nie wyginajcie za bardzo odcinka lędźwiowego. Starajcie się tutaj uaktywniać mięśnie brzucha i pośladki, a nie myśleć o wypychaniu bioder, bo wiem, że Wam to przyjdzie z łatwością. Wdech i wydech. Mówiąc o lordozie, mam na myśli osoby z powiększoną lordozą. Wdech i wydech. 10 powtórzeń, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmień pozycję w leżeniu na piłce. Położymy się na piłce, tak żeby żebra i biodra były oparte na piłce, i z wyprostowaną nogą unosimy jedną nogę. Im wyżej unosicie nogę, tym bardziej napinacie mięśnie pośladka. Starajcie się trzymać palce stopy nogi, którą unosicie, skierowane do podłogi. I nie odrywajcie biodra. Biodro jest na piłce. Wdech, stopa na podłodze, wydech unosimy. Wdech i wydech. Podstawowy błąd to jest właśnie unoszenie biodra i zmiana pozycji nogi. Więc zwracajcie uwagę na stopę nogi, którą unosicie. Palce cały czas skierowane w dół. Wdech i wydech. Wdech i wydech. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden, zmiana nogi, wdech i wydech unosimy. Ta sama zasada. Biodra na tej samej wysokości, stopa, palce skierowane do podłogi. Wtedy macie pewność, że uaktywniacie mięśnie uda, mięśnie pośladków. Pracują też mięśnie odcinka lędźwiowego, więc jeśli ktoś z Was ma lordozę, to nie róbcie tyle powtórzeń. Zróbcie tak z 8 powtórzeń na jedną nogę i potem przerwa. Możecie rozciągać odcinek lędźwiowy w pozycji dziecka. Wdech i wydech. Jeszcze 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmienimy pozycję w leżeniu na plecach. Nogi oparte na piłce. Stopy na szerokość naszych bioder. Wciskamy pięty w piłkę, tak żeby ustabilizować pozycję. I z wydechem unosimy
biodra, trzymając prawe i lewe biodro jak najbardziej na tej samej wysokości. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Ściągamy mocno mięśnie pośladków, pracują tylne mięśnie uda. Wdech i wydech. Górna część pleców pozostaje na podłodze. Wdech i wydech. Jeszcze 10 powtórzeń, kto może. 10. 9. 8. Możecie wyżej biodra. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Świetnie. Skrzyżujemy nogi, oprzemy na piłce i pokołyszemy trochę biodrami na boki, tak żeby rozciągnąć teraz odcinek lędźwiowy i pośladki. Wracamy do pozycji w leżeniu na piłce. Teraz mamy nogę ugiętą w kolanie, cały czas pod tym samym kątem i staramy się ją unieść. Wdech i wydech. Osoby z lordozą, zróbcie drugą serię z wyprostowaną nogą, bo tu bardzo pracują mięśnie odcinka lędźwiowego, więc dla osób z lordozą może to ćwiczenie za bardzo pogłębiać krzywiznę odcinka lędźwiowego. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Biodro cały czas jest na piłce. Jeżeli będziecie unosić, to nie pracują mięśnie, o które nam chodzi. Ani pośladek, ani tylna część uda dwugłowe. Wdech i wydech. 60 powtórzeń. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Ugięta noga cały czas pod tym samym kątem. Kontrolujemy pozycję biodra z tej strony, którą unosimy nogę. I sprawdzamy, jak pozycja naszej głowy. Czy wisi bezwładnie, czy pracują mięśnie szyi i karku. Czyli patrzycie gdzieś tu w okolice między waszymi dłońmi. Wdech i wydech. 10 powtórzeń. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy do pozycji w leżeniu na plecach. Tak samo jak w poprzedniej serii. Stopy wciskamy do podłogi, tylko teraz mamy biodra lekko uniesione i staramy się na przemian unosić prawą, lewą nogę.
dociskając odcinek lędźwiowy do podłogi, szczególnie ważny dla osób z powiększoną lordozą. Wdech i wydech. Nie ma napięcia w karku, nie ma napięcia w szyi. Wdech, stopy pięty wciskamy w piłkę, wydech, unosimy jedną nogę. Wdech i wydech. Ja wiem, wygląda banalnie. Spróbujcie. Kto nie ma piłki, może to samo ćwiczenie wykonywać na krześle czy na sofie. Dociskając mocno pięty, wtedy angażujecie mięśnie. Nam z piłką jest dużo trudniej, bo musimy jeszcze utrzymać równowagę. 10 powtórzeń na każdą stronę, kto może. Jeśli poczujecie, że nie dajecie rady już utrzymać tej pozycji, to zróbcie przerwę. 8. 7. 6. Wdech i wydech. 5. 4. 3. 2. 1. Znowu skrzyżowane nogi. Piłka blisko nas i kołyszymy się na boki. Rozciągamy odcinek lędźwiowy i pośladki. Jak wasze mięśnie? Wszystko dobrze? Jeśli są już odczuwalne, to zróbcie przerwę. Zawsze dopasujcie poziom trudności ćwiczeń, liczbę powtórzeń do swoich możliwości. Sami będziecie czuli. Kolejne ćwiczenie w leżeniu na piłce przodem. Tak, żeby nasze uda były na piłce. Teraz będziemy unosić obydwie nogi, tylko nie skupiajcie się na unoszeniu nóg. Skoncentrujcie się na ściąganiu pośladków. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Dla osób z lordozą zróbcie przerwę, bo to już będzie zbyt duże wygięcie kręgosłupa dla was. Wdech i wydech. Jeszcze 10 powtórzeń, kto może? 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Jeszcze jedno ćwiczenie w pozycji leżącej na plecach na podłodze z nogami na piłce. Kąt 90 stopni pod naszymi kolanami. Pięty dociskamy w piłkę, unosimy lekko biodra i teraz będziemy kołysać piłką do przodu i do tyłu. Wdech przy wyprostowanych nogach i wydech, uginamy kolana. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Kto jeszcze kontroluje mięśnie, to 10 powtórzeń razem ze mną. Wdech i wydech. 10. 9. 8. 7. Górna część ciała rozluźniona. 6, 5, 4, 3,
2, 1. Nogi szeroko, pięty wciskamy w piłkę, żeby ją unieść. Wdech i wydech. Rozciągamy mięśnie pośladków, mięśnie odcinka lędziowego, ale również wzmacniamy mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Mięśnie brzucha w stronę kręgosłupa. Wdech i wydech. Pięć powtórzeń. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Ćwiczenie rozciągające. Te ćwiczenia rozciągające, które teraz zaproponuję, jeżeli będziecie mieć trudność utrzymać równowagę na piłce, możecie robić na sofie czy na krześle. Ja zawsze staram się wykonywać ćwiczenia rozciągające na sprzęcie, którego używam do ćwiczeń, do treningu. Jest jedna noga oparta na drugim kolanie. Im niżej kolano, wasze lewe, im bardziej pochylacie się do przodu, z tym, że barki, łopatki do tyłu, tym czujecie rozciąganie lewego pośladka. Żeby łatwiej było utrzymać równowagę, możecie dociskać dłonie do piłki lub jeśli już będziecie mieć bardzo dobrą równowagę, to możecie zapleść dłonie z tyłu i spróbować wyciągnąć ramiona do góry. Możecie też również trzymać taśmę, jeżeli macie problem ze złapaniem dłoni z tyłu za plecami. To już są ćwiczenia dla zaawansowanych, więc daję Wam tutaj już bardziej zaawansowane opcje, bo osoba zaawansowana to osoba, która już ma dużo mocniejsze mięśnie i jest bardziej porozciągana, przynajmniej w moim mniemaniu. Spokojny oddech. Wdech i wydech. Jeżeli utrzymujecie równowagę, to możecie z wdechem wrócić do pozycji wyjściowej i z wydechem skłon do przodu. Wdech i wydech. I trzymamy. Kto chce pogłębić, to klatka piersiowa niżej. Być może nawet jedna lub dwie dłonie będą w stanie dosięgnąć do podłogi, z tym, że plecy jak najbardziej płaskie. Jeżeli zaokrąglacie plecy, jeżeli broda Wam się dociąga do mostka, to znaczy, że jest to kompensacja. Więc dopóki klatka piersiowa, żebra są blisko prawej nogi, prawego uda, to możecie dosięgać do podłogi. Jak nie, to oprzeć sobie dłonie na kolanach. Kto dotyka bez problemu, bez zaokrąglania zbytnio pleców, to dodatkowo może się pokołysać jeszcze do przodu i do tyłu. Im bardziej do przodu, tym głębsze rozciąganie pośladka. Pośladka i biodra. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Znajdźcie pozycję, w której czujecie komfortowe rozciąganie i pozostańmy teraz w tej pozycji. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana strony. Wasza prawa noga nad lewym kolanem. I znowu. Im bardziej kolano w dół, im bardziej klatka piersiowa pochylona do przodu, tym głębsze rozciąganie. Wdech i wydech. Najlepiej, kiedy stopa, kolano i stopa, która jest na podłodze, są w linii z waszym biodrem. Wdech
I wydech. Ciekawa jestem, ilu osobom bez problemu przyszło wykonanie tego ćwiczenia rozciągającego na piłce. Koniecznie dajcie znać, żebym wiedziała, czy więcej takich ćwiczeń, czy jeszcze niekoniecznie. Nie jesteście gotowi. Wdech i wydech. Pozostajmy w wygodnej dla siebie pozycji. Albo znowu możemy się kołysać do przodu, do tyłu. Tylko mówię, każdy następny krok to jest opcja na pogłębienie rozciągania. Więc jeżeli poczujecie, że tracicie równowagę lub że jest to zbyt dużo, to pozostańcie przy poprzedniej wersji tej pozycji. I trzymamy wygodną pozycję dla siebie, spokojnie oddychając. Jest ważne, żeby tutaj kontrolować cały czas oddech. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Czekam koniecznie na Wasze komentarze, czekam na Wasze kciuki do góry, jak Wam się podobała ta sesja. Trening na pośladki i uda z użyciem piłki. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do programu. Wspieram fitness bez ściemy oraz tym, którzy korzystają z płatnych podziękowań, bo dzięki Wam mogę się skupić na tej pracy na YouTubie, a również jest to informacja dla algorytmu, że uważacie treści na moim kanale za wartościowe. Dziękuję za to, że jesteście w naszej grupie na Facebooku, tam też się udzielacie. Naprawdę miło Was poznać. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu i do zobaczenia następną sobotę.